Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do odcinka z ciekawostek o Górniku Zabrze. Ostatni odcinek o Krakowi miał bardzo dużą waszą aktywność i liczę na to, że tak zostanie. Zaczynamy. Obecny stadion Górnika został początkowo nazwany imieniem Adolfa Hitlera. Nazwę tę zniesiono w 1945 roku, a od 2005 jest oficjalnie nazwany imieniem Ernesta Pola. Górnik po założeniu klubu w zaledwie 7 sezonów awansował z A-klasy, ówczesna trzecia liga, do najwyższej ligi, a rok po awansie zdobył Mistrzostwo Polski. W ciągu swoich pierwszych 15 lat w najwyższej klasie rozgrywkowej 8 razy zdobywał Mistrzostwo Polski, 2 razy kończył jako drugi oraz 4 razy zdobywał trzecie miejsce w lidze. To nie koniec chwalebnych lat Górnika. Po ustanowieniu rekordu 5 Mistrzostw Polski z rzędu w latach 1963-1967, zdobyli 5 Pucharów Polski z rzędu w latach 1968-1972, również ustanawiając rekord. Do dzisiaj żaden polski klub nie wyrównał żadnego z tych rekordów. Średnia około 10 800 kibiców na mecz jest najlepszą średnią w pierwszej lidze w obecnym stuleciu. W sezonie 2017-2018 Górnik miał średnią wieku 23,6 lat. Była to najmłodsza drużyna w Ekstraklasie. Najdroższym zawodnikiem sprzedanym z klubu jest Arkadiusz Milik. Górnik dostał za niego 2,6 miliona euro od Bayeru. Górnik Zabrze jako jedyny polski zespół grał w finale europejskich rozgrywek. W 1970 roku przegrał z Manchesterem City w finale Pucharu Zdobywców Pucharu 1-2. W sezonie 1972-1973 pierwszy raz od 16 lat Górnik nie skończył sezonu na podium. Zajął wtedy czwarte miejsce. W sezonie 1977-1978 Górnik po 22 latach po raz pierwszy spada z ówczesnej Ekstraklasy. W 1992 roku Górnik Zabrze przegrał finał Pucharu Polski z grającą wtedy poziom ligowy niżej Miedzią Legnica. Po 90 minutach było 1-1, a w karnych Zabrzanie przegrali 3-4. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić komentarza po sobie oraz łapki w górę i subskrypcji. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.